Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami najpiękniejsze ze świąt. Święta Bożego Narodzenia. W tym roku może nie będą tak wesołe, nie w takim gronie, jak zazwyczaj je spędzamy. Naszą radość i ewentualne plany świąteczno-noworoczne pokrzyżowała pandemia, która zmieniała nam nasze wszystkie plany niemal przez cały rok. Na ten dziwny i trudny rok przypadł także jubileusz 20-lecia istnienia telewizji Głubczyce. Nie odbył się planowany przeze mnie koncert, którym chciałem podziękować wszystkim, którzy przez 20 lat byli z nami i dzięki którym moja telewizja ma sens. Korzystając z okazji, że jestem w Państwa domach, jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję za oglądalność, sympatię, wsparcie, no i oczywiście konstruktywną krytykę. Dzięki SMS-om i mailom, jakie otrzymuję od Państwa, wiem, że jesteśmy oglądani nawet na przysłowiowym końcu świata. Jeśli tylko dociera tam internet. Dziękuję za wczoraj i za dziś. Za kolejny rok wspólnych starań, za wszystkie maile, gesty, dla których warto pracować. Zapraszam do świętowania na następny jubileusz. A na razie przyjmijcie Państwo ode mnie życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Spędzamy je może bardziej duchowo, z kolędą i oczywiście z telewizją Pogranicze. Bo program będzie co prawda powtórkowy, ale świąteczny. Proszę przyjąć także życzenia noworoczne. Chciałbym, żeby ten nowy 2021 rok przyniósł Państwu i naszej redakcji wiele pozytywnych zmian. Życzę, aby po tym pandemicznym niepokoju odzyskali Państwo zdrowie i spokój. I chociaż radości w minionym roku nie mieliśmy wiele, życzę Państwu w nowym roku wiele sukcesów i zadowolenia. Niech to będzie dla nas wszystkich czas wytchnienia. Wesołych świąt!